Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już trzeci od dłuższego czasu, chyba w lipcu ostatnio robiłem Skorpio Vlog. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś bardzo, bardzo ważnym, bo to właściwie zależy od tego, kto jest moim widzem, kto mnie traktuje jak człowieka z szacunkiem, a kto mnie traktuje jak śmiecia totalnego. I dlatego chcę wiedzieć, kto jest po prostu moim widzem prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia, kto po prostu stara się mnie oglądać na swój sposób, to co lubi. Bo ja nie każę wam wszystkim oglądać wszystkiego, co tylko nagram. Tylko ja to nagram tylko po to, żeby was zainteresować. A kogo to nie interesuje, to trudno. To już nie mój problem. Ale nie o tym chciałbym tak gadać i gadać, tylko po prostu nie wiem, jakim jest problemem, że jakaś część osób zaczyna mnie nie lubić, bo nie wiem, miałam takie wrażenie, bo no nie bez powodu są te hejty, które mam oczywiście gdzieś. Już mówiłem nie raz, nie drugi, nie dziesiąty. Tylko po prostu jaki jest powód, dla którego mnie nie lubicie? Co? Może to, że się źle ubieram, niewłaściwie, że robię wiochę się tak ubierając? Może moje zachowanie jest nie takie jak trzeba? A to może, nie wiem, nagrywam z tego, czego nie powinienem? Nie wiem. Nie znam powodów. Po prostu musicie mi się wyrazić dokładnie, jaki jest powód, dla którego ta część osób, która mnie nie lubi, która może hejtuje z tego powodu, po prostu ma powody. Dlatego ja chciałbym wiedzieć, ale oczywiście ci, którzy teraz hejtują, to są pewnie ci, którzy są zablokowani przeze mnie, więc może dlatego nic nie piszą. Ale na pewno jest jakaś jeszcze część, która na pewno by coś napisała na ten temat. Ale no tak, z drugiej strony mówiąc, nie jestem bogaczem, dlatego nie chodzę tak codziennie do ciucharni i sobie kupuję jakieś nowe, drogie ciuchy. To jest raz. Nie mam wysokiego budżetu. Mówię to już wam szczerze, żebyście mi potem nie naśmiewali, że to jestem jakiś biedak. Nie, 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 nie. Ja tutaj wymieniam swoje argumenty, dla którego może uważacie, że się źle ubieram, bo no bo tak, źle się ubieram, to jest prawda. I tutaj macie rację. Ale to jest mój ubiór, moja moda, chociaż ja nie ingeruję się w modę, ale naprawdę, no to jest moja sprawa, jak się ubieram, tylko tak, to potem źle wpływa na moją reputację. To jest też prawda kolejna, brutalna. Dobrze, to więc, tak jak już powiedziałem, nie jestem bogaczem, nie lubię chodzić do ciucharni, chociaż to jest właśnie to złe, zła wada u mnie, że po prostu nie lubię chodzić do ciucharni, źle robię, wiem, a po prostu, no, jakoś mnie moda nie interesuje, chociaż dzisiaj na topie są jakieś, nie wiem, fajne koszulki, spodnie, czy to jeszcze jakieś inne rzeczy. Naprawdę, ja się tym nie interesuję. Nie jestem wyrafinowanym na poziomie człowiekiem, który interesuje się modą strasznie. Jakbym się tym zaczął interesować, to co innego, to wtedy spokojnie mógłbym się w tej chwili ubierać jak na topie, na ludzi XXI wieku. O, można tak powiedzieć. No i dobrze, tak jak już wam powiedziałem, nie jestem bogaty, nie lubię chodzić do ciucharni i po prostu taką mam modę. Nie wiem, może to zmienię jak najprędzej. A może jest inny powód, dla którego mnie nie lubią. Może dlatego, że mam długie włosy. Ale co z tego? Mam długie włosy, bo chciałem. Tak sobie po prostu zaplanowałem, żeby sobie zapuścić. I to akurat nie jest złe. Chociaż nie widziałem jeszcze wielu podobnych do mnie, którzy też mają długie włosy. No i nie boją się chodzić na ulicy. Więc nie wiem, jakie macie powody, dla którego możecie mnie nie lubić. Poprzez hejt nic nie udowadniacie, tylko że łapkujecie w dół. I co?
Co mi z tego? Ja się tego nie boję. Już mi nie jest obce łapka w dół przy filmiku, więc wiecie. Dla mnie to już nie jest postrach, monstrum, takie hejtowanie. Zależy, bo jak ktoś napisze komentarz, bo wiecie co? Takie hejtowanie, dawając łapkę w dół i nie pisząc nic, to jest dla mnie żadne hejtowanie. Chociaż to się nazywa typowe hejtowanie, ale jeżeli ktoś napisze jakiś komentarz mądry, jakaś rada, poprawa, podpowiedź, dla którego jest godna dania oceny negatywnej, to wtedy to się nie nazywa hejt, tylko jakby taka, nie wiem, podpowiedź, już nie tak jak mówiłem, rada, nie wiem, cokolwiek, co się nie nazywa hejtem. Ale tak jak powiedziałem, napiszcie mi w komentarzach, jaki jest powód, dla którego może jakaś część mnie nie lubi. Nie mówię, że wszyscy, bo nie powiedziałem, że wszyscy, tylko jakaś część. Ta, która może mnie hejtować, ta, która może mnie nie oglądać, ta, która może mnie lekceważyć, to te osoby mogłyby, chociaż nie wiem, czy w ogóle przystąpią do tego, żeby zobaczyć tego vloga, ale żeby jakaś część się wypowiedziała. Możecie się wszyscy wypowiedzieć, dobrze ci, pozytywnie możecie się wypowiedzieć lub negatywnie, to ja wtedy przeczytam te komentarze i je po prostu, nie wiem, złączę w jedną całość i dojdę do sedna tego, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego vloga. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z Wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie.